Bitcoin.pl. Największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Analizy Rynków. Rynków, które to Wy zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami. Tak więc jeżeli już teraz chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniom jakichś konkretnych coinów, to śmiało dajcie proszę znać w komentarzu pod tym dzisiejszym odcinkiem. Ja nazywam się Arek Jóźwiak i zapraszam oczywiście w imieniu własnym oraz w imieniu naszego partnera, a więc Ariten, oferującego gamę produktów dla każdego w świecie kryptowalut. Począwszy od indywidualnych inwestorów, po projekty kryptowalutowe korzystające z bramki płatniczej Gateway, czy też kantory stacjonarne. Przypominam Wam oczywiście o wciąż obowiązującej promocji na sprzedaż USDT, która zwraca Wam token back do 100% w tokenie Ariten, a dodatkowo w opisie pod tym dzisiejszym materiałem znajdziecie oczywiście dwa kody rabatowe na zniżki przy wymianie w Ariten Exchange, 25% na pierwszą transakcję oraz 10% na każdą kolejną. My tymczasem bez zbędnego gadania przejdźmy już do tego, co dziś najistotniejsze, a więc do analizy. No i tu jak zwykle zaczynamy od mówienia bieżącej sytuacji na notowaniach Bitcoina. No gdzie właściwie można powiedzieć, że nic się nie dzieje, dlatego że Bitcoin utknął w dość wąskiej konsolidacji pomiędzy wsparciem w wysokości 51 tysięcy dolarów, a oporem w rejonie 53 tysięcy dolarów i tak naprawdę utrzymuje się w tym zakresie już od 15 lutego, właściwie 14 lutego do tego zakresu wszedł i od 15 już mamy taką całkiem wyraźną stabilizację tutaj. Na przestrzeni ostatnich dni spadki, ale małe spadki, w efekcie czego obecnie jesteśmy bliżej dolnego ograniczenia tego układu, natomiast ono w dalszym ciągu nie zostało pokonane. Ja mogę więc powtórzyć poniekąd to, o czym mówiłem Wam już na przestrzeni ostatnich materiałów, więc jakoś szczególnie rozwodzić się nie będę. Jeżeli ktoś nie widział, to zachęcam do obejrzenia czy do materiału poniedziałkowego, czy piątkowego, przynajmniej tych wstępów. Jeżeli chodzi o perspektywy, fundamentalnie w mojej ocenie wiele przemawia na korzyść wzrostu notowań Bitcoina. Z technicznego punktu widzenia też Bitcoin jest w trendzie wzrostowym. Konsolidacje czy takie układy, jak teraz obserwujemy, też są uznawane za formacje korekcyjne, co oznacza, że również z tego punktu widzenia statystycznie mamy większe prawdopodobieństwo na to, że Bitcoin na ścieżkę wzrostu jeszcze powróci. Jest tylko jedna rzecz, która w mojej ocenie może stwarzać pewne zagrożenie i która daje pewne powody do zastanowienia, a mianowicie jest to zakres samej konsolidacji. Bo warto zwrócić uwagę tutaj na to, że Bitcoin jak już wzrastał, no to od 23 stycznia do 15 lutego, naprawdę nie było długo, 3 tygodnie, wzrósł o ponad 37%. No ale okej, przełóżmy to na walutę. 14 400 dolarów, niemal. Tyle wyniósł wzrost w ciągu trzech tygodni. No i teraz mamy korektę. Korekta, której zakres to raptem 2000. Po wzroście o ponad 14. To jest to, co mnie trochę zastanawia, czy aby ta konsolidacja nie jest zbyt wąska, nie jest zbyt ciasna. Zupełnie inaczej wyglądałaby ta sytuacja, gdybyśmy mieli konsolidację nie między 51 a 53 tysiące dolarów, ale na przykład między 48 a 53 tysiące dolarów, wtedy ok. Więc to jest jeden z takich powodów, dlaczego uważam, że w dalszym ciągu istnieje pewne prawdopodobieństwo, że Bitcoin na granicy 51 tysięcy dolarów nie musi się zatrzymać. Że być może ta wyprzedaż, którą obserwowaliśmy wczoraj, przedwczoraj, że ona będzie nieco większa, nieco głębsza. Oczywiście nie nastawiam się na to, żeby Bitcoin miał w tym momencie doprowadzić do jakiegoś wielkiego załamania, że nagle rynek wróci na ścieżkę spadków i będziemy mieli już teraz kolejną kryptowalutową zimę. Nie, argumentu za wzrostami w mojej ocenie jest zdecydowanie więcej. I jedyne, w jaki sposób patrzę ewentualnie na potencjalny ruch spadkowy, to jest postrzeganie go jako formy korekty z możliwością cofnięcia się Bitcoina właśnie w kierunku 48 tysięcy dolarów, ale tylko jako formę korekty, nie jako jakiegoś wielkiego załamania, które jest przed nami. W sensie kolejne załamanie i spadek o 70, 80 czy 90%.
stawiam, że się pojawi, bo to jest procykliczne. Natomiast nie w tym momencie. Uważam, że przed nami jeszcze kilka miesięcy, kilka kwartałów całkiem ładnego ruchu wzrostowego. W mojej ocenie obecna hossa potrwać może albo do końcówki tego roku, ale nie zdziwię się, jeżeli potrwa także do połowy bądź końcówki 2025 roku, bo za czymś takim też przemawiają pewne historyczne przynajmniej dane i pewne argumenty. Już Wam kiedyś o nich wspominałem, więc dziś nie będę się na ten temat rozwodził. Prawdopodobnie jeszcze kiedyś sobie do tego wszystkiego wrócimy. My tymczasem przejdźmy teraz do drugiej największej pod względem market capu kryptowaluty, czyli Ethereum. Ethereum wzrosło w ostatnim czasie też dość ładnie. No i zatrzymaliśmy się w rejonie technicznego oporu zlokalizowanego gdzieś w okolicy 3000 dolarów. Ja mam taką strefę pomiędzy 2980 a 3010 dolarów. Widzimy, że już przedwczoraj pojawiła się tam jakaś reakcja podażowa. Wczoraj notowania utrzymały się na stabilnym poziomie, dziś notujemy spadki. Natomiast to nie jest żadna duża reakcja podażowa. To nie jest reakcja, która wskazuje na jakieś wielkie odbicie, na nadchodzące załamanie, na gigantyczny spadek. Oczywiście, biorąc pod uwagę skalę ostatniego ruchu wzrostowego, trzeba liczyć się z tym, że korekta prędzej czy później się pojawi. No bo nawet jest takie giełdowe powiedzenie, że żadne drzewo nie rośnie do nieba. No i teraz ktoś może przyjść i odbić piłeczkę bardzo ładnie i bardzo trafnie zresztą, mówiąc: okej, hola hola, ty mówisz, żadne drzewo nie rośnie do nieba, a ja mówię, nic nie jest tak drogie, żeby nie mogło być droższe, bo przecież takie giełdowe powiedzenie również mamy. No i patrząc na nie zero-jedynkowo, można uznać, że stoją w kontrze do siebie. A prawda jest taka, że one wcale w kontrze do siebie nie stoją. Jedno odnosi się do tego, że żaden ruch nie będzie trwał w nieskończoność, a drugie po prostu, że wszystko może rosnąć dalej. I w przypadku Ethereum i Bitcoina, w mojej ocenie, obydwa powiedzenia są jak najbardziej poprawne, są jak najbardziej zasadne, bo zarówno Bitcoin, jak i Ethereum, jak i wiele innych kryptowalut może być jeszcze droższych, czyli nie są na tyle drogie, żeby nie mogły być jeszcze droższe. Ale odnosząc się do tego drzewa, ten rajd wzrostowy, który obserwowaliśmy od drugiej połowy stycznia, on w pewnym momencie dobiegnie końca i pojawi się jakaś korekta. I teraz możemy odnieść się do tego drzewa. Każdy z Was zapewne wie, jak rośnie drzewo. Kiedy rośnie drzewo? Rośnie wiosną, rośnie latem, jesienią, zwalnia, zimą nie rośnie. No więc pytanie, czy teraz nie mamy tej pauzy, czy teraz nie mamy swego rodzaju korekty przed kolejną, powiedzmy, naturalną wiosną w życiu drzewa naszego przysłowiowego. Więc to nie jest tak, że musimy się zatrzymać. Jak najbardziej myślę, że wzrosty docelowo będą kontynuowane. Tylko pytanie, czy to nie jest czas na wystąpienie jakiejś korekty. Przed nami dość spokojny przynajmniej tydzień i oczywiście z początkiem lutego znowu uwaga wszystkich skupi się na danych z rynku pracy w Stanach Zjednoczonych. Dalej w połowie lutego będą dane dotyczące inflacji konsumenckiej, które w ostatnim czasie miały dość znaczący wpływ na Bitcoina, na aktywa ryzykowne, na oczekiwania dotyczące przyszłych działań Fedu, więc dziać się będzie prawdopodobnie sporo, choć ten najbliższy tydzień raczej zapowiada się względnie spokojny. Okej, przejdźmy do tego, co jeszcze wspomnę dla osób, które nie widziały poprzednich materiałów. Jeżeli Ethereum przekroczy granicę 3000 dolarów i będzie dalej zwyżkować, to w mojej ocenie zmierzać może w kierunku 3500 dolarów. 3500, 3600, tam jest kolejny taki naprawdę fajny pułap. A teraz przejdźmy już do tego, co Wy zaproponowaliście. Tak więc przypomnę tylko, że jeżeli chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjął się notowaniem jakichś konkretnych coinów, to śmiało sekcja komentarzy należy do Was. Dajcie tam oczywiście znać, co by to miały być za projekt. No jak już jesteśmy przy małych komunikatach duszpasterskich, no to korzystając z okazji wspomnę także oczywiście o konkursie InvestCavs. Wiem, zamęczam Was tym trochę, bo wspominam o tym dość regularnie, ale nie ma co ukrywać. Jest to dla mnie niezwykle ważny konkurs, ważny plebiscyt. W ubiegłym roku udało się zająć w nim drugie miejsce i to jest, uważam, że potężne wyróżnienie, bo mówimy tutaj o konkursie, w którym tak naprawdę laureaci wyłaniani są przez głosowanie internautów. Czyli to Wy jako społeczność wybieracie, kto na takie wyróżnienie zasługuje, a nie jakaś kapituła składająca się z 10, 20 czy 30 osób i to oczywiście jest bardzo, bardzo cenne. Do tego wszystkiego jest to chyba największy tego typu konkurs w Polsce, bo w ubiegłym roku chyba 120 tysięcy głosów zostało oddanych, więc to nie jest robione na próbie, skrzyknęło się 10 ziomków i sobie coś tam zagłosowało, więc tym bardziej za ubiegłoroczne głosy Wam oczywiście dziękuję. No i nieskromnie
Proszę także o głosy w tym roku. Ja tylko przypomnę, że oczywiście Ariten, czyli partner naszego dzisiejszego spotkania, też jest nominowany i to w dwóch kategoriach, bo jako firma blockchain i jako kantor aktywów alternatywnych. Więc możecie sobie oczywiście sprawdzić, zweryfikować. Sumarycznie kategorii jest 21, tak jak zresztą ktoś ostatnio wspominał w komentarzu. Oddanie głosu zajmuje dosłownie 30 sekund, więc zachęcam wszystkich. Link znajdziecie oczywiście w opisie. A jeszcze tylko na sam koniec wyjaśnię jedną rzecz. Bo oczywiście na przestrzeni ostatnich tygodni kilkukrotnie zdarzało mi się o tym konkursie wspominać. Konkurs trwa, jeżeli dobrze pamiętam, do 19 marca. Więc możecie mieć pewność, że po 19 marca nie będę już o nim gadał, ale do 19 marca będę Wam truł dupę. Od razu Was oczywiście za to przepraszam, ale no, musicie mi wybaczyć albo nie oglądać. Okej, przechodzimy do analizy. Cardano, jeżeli chodzi o naszą popularną ADE, no bo nie mógłbym nie wypowiedzieć tego stwierdzenia, no to mieliśmy bardzo ładny wzrost, obserwowany tak naprawdę od drugiej połowy stycznia i zwyżka ta zatrzymała się w rejonie mniej więcej 63-64 centów, czyli gdzieś w okolicy tych wierzchołków z drugiej połowy grudnia. Niestety nie dobiliśmy do poziomu 67 centów, zatrzymaliśmy się półkę niżej, 63,5. No i teraz ja Wam troszeczkę przybliżę, żebyście też lepiej to widzieli. Testujemy lokalne wsparcie. Pierwsze lokalne wsparcie, pułap 58,5 centa, czyli 0,5850. Fajna strefa, ciekawa strefa. Pozostaje tylko pytanie, czy pojawi nam się w tym miejscu jakaś reakcja popytowa, bo jak dotąd jej brak. Nie ma tu żadnej reakcji wskazującej na jakiekolwiek odbicie i powrót notowań Cardano na ścieżkę wzrostów. Jeżeli natomiast się reakcja popytowa żadna nie pojawi i to wsparcie po prostu zostanie pokonane, czyli kurs zjedzie poniżej obecnie testowanego pułapu, to w mojej ocenie trzeba będzie przygotować się na dalszy spadek, niekoniecznie od razu w kierunku styczniowych minimów, ale przynajmniej w kierunku 53,5 centa, czyli 0,5350. Tam wyznaczam kolejne dość ciekawe wsparcie. Ok, lećmy dalej. Zerknijmy na to, co dzieje się na notowaniach Chili's i trzeba przyznać, że na tle szerokiego rynku Chili's wyróżnia się bardzo pozytywnie, no bo wiele projektów wczoraj notowało tendencje spadkowe. Tutaj prawie 7% wzrosty, więc sytuacja wygląda dość dobrze. Do tego wszystkiego, patrząc na Chili's nieco szerzej, warto zwrócić uwagę, że już tak naprawdę w połowie lutego notowania tego projektu wybiły ponad techniczny opór wysokości 11,3 centa, czyli 0,1130. I jeżeli zmierzać będą dalej na północ w kierunku kolejnego poru, no to moglibyśmy oczekiwać zwyżki, czy to w kierunku 14,6 centa, albo dalej 16,1 centa, bo tam są dwa kolejne opory, które w mojej ocenie na notowaniach Chili's warto tutaj wyznaczać i na nie spoglądać. Potencjalnych wzrostów być może doczekamy się także na notowaniach XAI. Tu natomiast mamy bardzo krótką historię notowań, w efekcie czego patrzymy na ten wykres z perspektywy interwału 4-godzinnego, a nie dziennego, no bo na D1 wiele nie wyznaczymy. Natomiast z punktu widzenia H4 mieliśmy najpierw pokonany opór w wysokości 92,3 centa, korekta, retest, odbicie. Następnie pokonany pułap dolara i 20 centów, korekta, reakcja popytowa, odbicie. No i teraz teoretycznie oczywiście notowania mogą wzrastać, natomiast jeżeli wybijemy powyżej tych szczytów z minionej środy, czyli powyżej $45-$46 centów, no to tak naprawdę już nie będziemy w stanie określić potencjalnego zasięgu dla dalszej zwyżki, bo rynek nie był wyżej. Z lewej strony wykresu nie ma żadnego wierzchołka, nie ma żadnego dołka, nie ma żadnego punktu odniesienia, na podstawie którego moglibyśmy wyznaczyć kolejny opór, więc ciężko będzie tutaj wyznaczyć jakiekolwiek inne, dalsze zasięgi. Póki co sytuacja wygląda dość dobrze, natomiast pozostaje tylko pytanie, czy będziemy mieli zaraz kontynuację rajdu, czy być może rynek utknie nam w takiej konsolidacji pomiędzy 1,20 a 1,46 na przykład, bo takie prawdopodobieństwo też oczywiście jest, że przez kilka dni wewnątrz tego zakresu możemy się utrzymywać. Myślę, że to nie będzie tak, że dzisiaj wybijemy. Raczej stawiałbym, że przynajmniej do końca tygodnia w tym zakresie będziemy się utrzymywać, a wybicie, jeżeli już, to nastąpi dopiero w przyszłym tygodniu. Ok, lećmy dalej, zerknijmy sobie na to, co dzieje się na notowaniach Osmosis. No tu sytuacja, trzeba powiedzieć sobie wprost, zgoła odmienna, bo na przestrzeni ostatnich dni notowaliśmy spadki, a i wcześniejszy wzrost był dość spokojny, przynajmniej
zestawiając go z jeszcze wcześniejszym ruchem spadkowym, co może wskazywać strukturalnie, że to był mały impuls, to jest jakaś korekta, no i teraz powoli jest szansa na kontynuację ruchu spadkowego. Jeżeli chodzi o wsparcia, to tak naprawdę skupiałbym się w pierwszej kolejności na tych bliskich, czyli jedno, które właściwie w tym momencie jest testowane, natomiast jeżeli ta granica zostanie przełamana, to w mojej ocenie osmozis mogłoby zmierzać nawet w rejon dołków z drugiej połowy stycznia, czy dołków z połowy grudnia, czyli mniej więcej bariera 1 dolara i 33-34 centów. To by był kolejny pułap wsparcia. Żeby wyznaczyć dalszy, no to już musimy troszeczkę sobie ten wykres oddalić, bo to jest odpowiednio 1,12, 90 centów oraz 68-69 centów. Oczywiście nie zakładam takiego dużego spadku. W mojej ocenie musiałby się naprawdę tutaj źle podziać, żeby tak duży spadek w tym momencie się pojawił, ale wyrównanie tych styczniowych minimów w mojej ocenie jak najbardziej wchodzi tutaj w grę. Potencjalnych spadków, choć raczej bardziej krótkoterminowych, myślę, że można oczekiwać także na notowaniach Kasper. W tym przypadku mieliśmy bardzo ładny wzrost obserwowany w trakcie sesji środowej, ponad 10% zwyżka. I to jest rajd, który przyczynił się do pokonania technicznego oporu nieco poniżej granicy 4 centów. U mnie na wykresie właściwie 3,9 centa, 0,0391 mniej więcej. Jak Wam troszeczkę przybliżę, żebyście też widzieli to dokładniej. Tu opór, tu wsparcie, tu opór. No i wczoraj mieliśmy spadek, dziś mamy spadek, więc można oczekiwać, że w najbliższym czasie ten pułap zostanie przetestowany od góry, a więc jako wsparcie. No i pozostaje tylko pytanie, czy będziemy mieli podobnie, jak mieliśmy w połowie lutego, gdzie tu był opór, tu było wybicie i test jako wsparcie, tu był opór, wybicie i test jako wsparcie. Jeżeli odbijemy od tego miejsca, to notowania Kasper mogłyby zmierzać dalej na północ w kierunku 4,5 centa, bo tam kreślę kolejny pułap oporu. Jak oddalę wykres, to też go zobaczycie, że to nie jest strefa wyznaczona tylko na podstawie tego, co działo się w styczniu, ale jest to granica, która testowana już była w pierwszej połowie lutego, w pierwszej połowie marca, oczywiście ubiegłego roku. Później była testowana też w grudniu, więc bardzo, bardzo fajny punkt. Natomiast krótkoterminowo myślę, że trzeba nastawiać się na to, że to ta granica tutaj zostanie przetestowana po raz kolejny. No i potencjalnych, przynajmniej krótkoterminowych spadków myślę, że można oczekiwać także na notowaniach miny. Mina protokół, w tym przypadku tendencję spadkową obserwujemy sobie już od połowy lutego. No i teraz powstaje pytanie o zasięg, bo jak jeszcze zostawimy troszeczkę oddalony ten wykres, to zauważycie, że jedne z ciekawszych pułapów wsparcia mam wyznaczone gdzieś w rejonie 99 albo dalej nawet 90 centów. Oczywiście, że tak, są to jedne z ważniejszych pułapów, ale nie najbliższe, bo nim dobijemy nawet do 99 centów, to ja na drodze widzę jeszcze przynajmniej dwa, być może nawet trzy lokalne, czyli mniej istotne wsparcia. Pierwsze z nich to jest pułap, który właściwie w tym momencie już jest testowany, czyli okolica 1 dolara i 25 centów. Tu mieliśmy wierzchołek z początkiem lutego, teraz jest to granica testowana od góry, a więc jako wsparcie. Jeżeli ona zostanie przełamana, kolejne wsparcie jest niewiele niżej, bo pułap 1 dolara i 14 centów, a gdybym chciał określić jeszcze kolejne lokalne wsparcie, to mógłbym zapewne wyznaczyć je w rejonie 1 dolara, czy nieco poniżej 1 dolara i 6 centów. Więc sami widzicie, że tutaj siatka technicznych wsparć jest dość spora. Pozostaje tylko pytanie, w okolicy którego pojawi się jakaś reakcja popytowa wskazująca na odbicie. Tutaj póki co żadnej większej presji popytowej nie ma. Być może pojawi się na przestrzeni najbliższych godzin. Jeżeli nie, no to zakładam, że trzeba przygotować się na ryzyko dalszego spadku gdzieś w kierunku właśnie dolara i 14 centów. Potencjalnych spadków, choć w tym przypadku raczej mniejszych niż większych, przynajmniej obecnie, oczekiwać można także na notowaniach Litecoina. Ogólnie notowania Litecoina są dość nudne. Ja tak patrzę na tę kryptowalutę, bo analizuję ją regularnie. Tak naprawdę nie zawsze nagrywamy materiał z Litecoinem, ale ja na Litecoina patrzę przynajmniej 2-3 razy w tygodniu. No i powiem Wam, że jest to kryptowaluta, która ma swoje, nazwijmy to młodzieżowo, fazy. Czyli raz jest okres, w którym ma zmienność ponadnormatywną, przewyższającą zmienność na Bitcoinie, Ethereum i na wszystkim innym prawie i potrafi ruszać się bardzo potężnie. Po czym tak naprawdę zastyga niemalże w miejscu i ta zmienność jest więcej niż marna. No i taki okres mamy właśnie teraz. Jeżeli chodzi o Litecoina, to tak naprawdę już od połowy września ubiegłego roku utrzymuje się on wewnątrz stosunkowo płaskiego kanału wzrostowego. Nie jest to kanał równoległy, dlatego że jego dolne i górne ograniczenia nachylone są pod nieco innymi kątami, więc on się delikatnie nam rozszerza. Wewnątrz tego kanału można wyznaczyć sobie także kanał spadkowy i ten już jest akurat równoległy, choć w ostatnim
czasie nie doszło do przetestowania jego górnego ograniczenia, bo zwyżka zatrzymała się nieco wcześniej, w rejonie horyzontalnego oporu w wysokości $73. Następnie mieliśmy cofkę do poziomu $69 i pisałem Wam o tym, bo jak pewnie część z Was wie, jak nie większość, oprócz materiałów nagrywanych w formie wideo w poniedziałki, środy i piątki, to we wtorki i w czwartki robię pisane analizy Bitcoina, Ethereum, Litecoina oraz kursu dolara do polskiego złotego, które publikowane do tej pory były, wiem, że w mediach społecznościowych na wymień Bitcoina, a chyba od teraz będą one wysyłane też newsletterem, więc możecie zorientować, ewentualnie zapisać, jeżeli takie analizy Was interesują. No i ja ten pułap $69 wskazywałem, natomiast widać, że pierwotne odbicie było chwilowe, a koniec końców Litecoin i tak osunął się poniżej $69, więc krótkoterminowo można oczekiwać, że tendencja spadkowa będzie kontynuowana i że wrócimy tutaj w okolice linii tendencji wzrostowej, będącej dolnym ograniczeniem całego naszego kanału. To nie jest jednak daleko, bo mamy obecnie wycenę $68,5, a linia tendencji wypada nieco poniżej $67, więc to nie jest jakiś szczególnie duży zakres. Ten zasięg potencjalnego ruchu spadkowego może oczywiście wyraźnie się zwiększyć w sytuacji, gdyby Litecoin wybił z obecnego kanału dołem. Wtedy zrobi się poważnie i wtedy trzeba będzie przygotować się na możliwość spadków, czy to w rejon $64, czy dalej nawet w kierunku $59 i bariera $59 wynikałaby zarówno z linii tendencji wyznaczającej dolne ograniczenie tego kanału spadkowego, jak również z horyzontalnego pułapu określonego na podstawie dołków z września ubiegłego roku, więc no to by był ciekawy punkt. Mam nadzieję, że tak nisko Litecoin spadać nie będzie. A my przejdźmy dalej, tymczasem zerknijmy sobie na to, co dzieje się na Moonbeam. No i teraz tak, mamy fajne wsparcie w wysokości 31 centów, fajny opór w rejonie 55 centów i między tym całkiem spore ruchy, ale żadnych jakichś super istotnych stref, które byłyby testowane jakoś ponadprzeciętnie dobrze. Nawet strefę, którą moglibyśmy jeszcze do niedawna kreślić w okolicy 44 centów, no teraz już nie ma większego sensu. Wybicie w górę, wybicie w dół, widać, że rynek za bardzo tego pułapu nie respektuje. Gdybym miał kreślić najbliżej położony, lokalny poziom wsparcia, to zapewne wyznaczyłbym go w okolicy 39, może symbolicznie powyżej 39 centów. Granica, która była testowana w połowie stycznia jako wsparcie, granica, która była testowana z końcem stycznia i w pierwszej połowie lutego jako opór. Więc w okolicy 39 centów to jest pułap takiego najbliżej położonego technicznego wsparcia. Jeżeli odbijemy, no to oczywiście opór 1 tutaj na podstawie tych wierzchołków, no bo to jest poziom testowany tu i ten sam poziom był testowany już na początku tego roku, czyli okolice 47,5-48 centów i dalej 55 centów. Ok, kolejnym projektem, na który warto zwrócić uwagę, a warto, bo o nim wspomnieliście, jest CRO, a więc Kronos i w tym przypadku mamy test technicznego oporu w wysokości 9,5 centa, 0,0955, granica, która tu była wsparciem, wyznaczała dolne ograniczenie konsolidacji. Notabene, wracając do konsolidacji, o której mówiłem przy okazji omawiania Bitcoina, zwróćcie uwagę, spadek, konsolidacja, wybicie dołem, zgodnie z kierunkiem wcześniejszego ruchu. Tu mamy opór teraz, zresztą po raz kolejny, bo ten poziom jako opór testowany był już 11 stycznia, wtedy się od niego odbiliśmy i tym razem też pierwsze reakcje podażowe już się pojawiły, między innymi 13 lutego mieliśmy bardzo ładny prospadkowy pin bar, dziś o poranku obserwujemy spadek. Jeżeli rzeczywiście nastąpi odbicie, no to w mojej ocenie trzeba by przygotować się na ryzyko spadków i teraz jeżeli chodzi o potencjalny zasięg, to w mojej ocenie 8,3-8,4 centa, wyznaczyłbym to jako strefę pomiędzy 0,0835 a 0,0845. No i to jest właściwie no, jeden z bliżej położonych poziomów. Mówię jeden z bliżej, bo gdyby ktoś chciał wyznaczać wszystkie poziomy, no to jeszcze tu może w wysokości 8,9 centa wyznaczyć też lokalny pułap wsparcia. I na koniec tego dzisiejszego spotkania zerknijmy sobie jeszcze na notowania UMY. W tym przypadku widzimy dość wyraźny ruch spadkowy, który obserwowaliśmy na przestrzeni ostatnich dni i to sprawiło, że większość wcześniejszego ruchu wzrostowego została już zanegowana, no bo tak naprawdę ponad 62% tego wystrzału, który obserwowaliśmy od 8 stycznia,
zostało zanegowane. Oczywiście fajne jest to, w sensie fajne z takiego technicznego punktu widzenia oczywiście, że ta wyprzedaż zatrzymała się w rejonie technicznego wsparcia. I to takiego ciekawego technicznego poziomu wsparcia zlokalizowanego w wysokości $3.80. Jest to granica, która pokrywa nam się ze złotą proporcją, czyli zmierzeniem 61,8% korekty Fibonacciego z wcześniejszego impulsu wzrostowego. No i teraz jedyne co pozostaje, no to czekać, czy pojawi nam się w tym miejscu jakaś reakcja popytowa wskazująca na odbicie, bo ja póki co takiej reakcji nie dostrzegam. Czy osuniemy się poniżej tego wsparcia? Jeżeli osuniemy się poniżej, to tu trzeba troszeczkę wykres oddalić, żeby na bazie tego, co działo się w lutym i w maju ubiegłego roku, wyznaczyć kolejne wsparcie w rejonie $3. Czyli nie musimy od razu spadać w kierunku grudniowych wierzchołków 2,45, ale do $3 też nie jest blisko. Jeżeli mówimy, że teraz mamy wycenę raczej 3,88, no to 88 centów przy tych nominałach to naprawdę jest znaczny spadek procentowy. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o to, co miałem przygotowane dla Was na dzisiaj. Jeżeli materiał się podobał, zostawcie proszę łapkę w górę. Zapewne to trochę wpływa na zwiększenie zasięgu, ale bardziej niż na zwiększenie zasięgu wpływa na poprawę mojego humoru, więc tak naprawdę, jeżeli się podobało, to dla Was jedno kliknięcie, zostawienie łapki w górę. W sekcji komentarzy dajcie znać, co chcielibyście, abym przeanalizował dla Was w przyszłym tygodniu. No i cóż, życzę Wam spokojnego, słonecznego, chciałbym powiedzieć, i przede wszystkim zyskownego weekendu, a my w kolejnej analizie słyszymy się już w poniedziałek, punktualnie o godzinie 10. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, cześć!